Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko rozumieć. Te słowa wypowiedziane przez Marię Skłodowską-Curie były mottem uroczystości, która odbyła się w gimnazjum nr 2, mieszczącym się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 27 w Kielcach. Po ponad roku licznych starań prowadzonych przez całą społeczność szkoły, placówka otrzymała imię tej wybitnej polskiej uczonej. Wyboru dokonała cała społeczność szkolna, czyli rodzice, uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły. Poprzedzone to było najpierw spośród wielu kandydatów wyłoniliśmy 3, a następnie spośród tych 3 w drodze kolejnego głosowania zwyciężyła właśnie Maria Skłodowska-Curie. Myślę, że dlatego, że jest to wybitna polska uczona, dwukrotna noblistka. Mamy nadzieję, że osoba patrona będzie autorytetem do dalszego rozwoju dla naszych dzieci. Wszyscy zaproszeni na uroczystość goście zgodnie podkreślali, że dzisiejszy dzień jest datą szczególną w historii szkoły. Nadanie imienia Marii Skłodowskiej-Curie było także okazją do przekazania nowego sztandaru. Przyjmuję sztandar, wyrażając głęboką wdzięczność za pracę nad. Jestem przekonana, że stanie się on systemem wartości, o których Pan wspominał, i wartości, które są fundamentem pracy wychowawczej naszej szkoły. Sztandar jest zawsze symbolem tożsamości, jedności, ambicji i walki o to, żeby zawsze był na pierwszym miejscu, był szanowany, był przez wszystkich rozróżniany. Tak stanowiło zawsze Wojsko Polskie, tak stanowili ci, którzy walczyli o naszą ojczyznę. I każdy sztandar każdej szkoły zobowiązuje. Dlatego wasz wybór szanujemy. Macie sztandar, macie patronkę. I ja tylko chcę prosić o jedno, żeby tak pracować, co by ten napis, to motto na sztandarze było przez was realizowane, było spełniane, żebyście walczyli o dobro waszej szkoły, bo idziecie naprawdę w świetnym kierunku. Uchwałę w sprawie nadania imienia Marii Skłodowskiej-Curie Gimnazjum nr 2 podjęto na sesji Rady Miasta 19 marca tego roku. Rada Miasta w Kielce uchwala, co następuje. Punkt pierwszy. Gimnazjum nr 2 z siedzibą przy ulicy Prostej 27A w Kielcach, wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 27 w Kielcach, nadaje się imię Marii Skłodowskiej-Curie. Punkt drugi. Pełna nazwa szkoły brzmi: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 27, Gimnazjum nr 2 imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Kielcach. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Kielce. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 roku. Uroczystość zakończyła krótka część artystyczna oraz prezentacja filmu z wycieczki gimnazjalistów do muzeum swojej patronki.